the Tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Ale kurde, pięknie to wygląda. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. They will fight, and they will die in an unending curse. For how else is a champion? Or a lord to be born. Well, a lowly tarnished playing as a lord. I command thee now. O, stop. January 21, 2022. Styczeń, 21 stycznia, słuchajcie, moi drodzy. 21 stycznia 2022 roku i jak widzimy, gra będzie na PlayStation 5, PlayStation 4. O Jezu, jak dobrze. Xbox One, Xbox Series X and S i oczywiście PC. Czyli, moi drodzy, Elden Ring wychodzi na wszystkie możliwe platformy, z tego co widzę, więc super. I, moi drodzy, powiem wam szczerze, że totalna petarda. Ja oczywiście nie będę się tutaj podejmował analizy tego gameplay trailera, bo tutaj specjalistą od takich problemów jest, znaczy problemów, specjalistą od takich rzeczy jest Demonidias, mój serdeczny przyjaciel z YouTube'a. On zawsze robi analizy wszelkich trailerów i do Souls-like'ów, więc niech on się tym profesjonalnie zajmie. Natomiast ja ze swojej strony mogę jedynie skomentować: wow, po prostu coś niesamowitego. Masa rzeczy tam się działa na ekranie, nie wiem czy widzieliście, ale z tych rzeczy, które mi udało się wyłapać, to było na pewno otwarty świat, możliwość jazdy konnej, możliwość walki na wierzchowcu, możliwość wspinaczki, wskakiwania na jakieś bardzo wysokie miejsca na tym koniu. Tam było takie miejsce, gdzie on się tak wybił w powietrze i praktycznie leciał wzdłuż ściany, więc eksploracja na tym wierzchowcu, walka, no oczywiście walka z bossami, niesamowicie przykoksanymi, no po prostu, jak sami widzieliście, From Software jednak robi mega robotę i to było widać na tym trailerze. Natomiast to, co mogę powiedzieć od siebie, to cholernie cieszę się, że gra wyjdzie na PlayStation 4, bo miałem pewne wątpliwości i obawy co do tego, czy wyjdzie faktycznie,
ale na szczęście wyjdzie, więc super. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Kolejna rzecz to wyłapałem na tym trailerze, że tam było chyba kilka powiązań z innymi Soulsami, tak przynajmniej mi się wydaje, bo widziałem tam chyba ze dwie czy trzy dosyć znajome postacie. Pytanie, czy to jest jakaś taka, powiedzmy, ala kontynuacja? Raczej chyba nie. Wydaje mi się, że to po prostu takie przeplatanie się światów pomiędzy sobą. Raczej chyba poszli w tym kierunku. I co tam jeszcze było fajnego na tym trailerze? Na pewno widzieliśmy magię wykorzystywaną do walki. Walka z bossami. Widziałem też tą właśnie tą mechanikę walki na wierzchowcu. Otwarty świat na 100%. I nie za bardzo się tutaj skupiłem na tym, czy wygląd naszej postaci przez cały ten trailer się zmienia. Musiałbym tutaj się bardziej wczuć, ale wydaje mi się, że tutaj zostanie zachowana ta soulsowość, czyli możliwość budowania postaci, czyli nakładanie, zdejmowanie zbroi, broni i tak dalej. Myślę, że z tego na pewno nie zrezygnują, szczególnie, że mamy open world, więc będzie naprawdę pewnie masa fantów i masa rzeczy do podniesienia. Także to na 100%. Ja sobie tutaj wyłączę podbicie mikrofonu, żeby wam uszy nie popękały. Powiem szczerze, że tutaj z tego też, co widziałem, to graficznie gra przypomina bardzo, bardzo mocno Bloodborne'a i bardzo, bardzo mocno Dark Souls 3, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli zderzenie wykorzystania modeli, animacji, grafik, jakichś tam tekstur, prawdopodobnie też dźwięków właśnie z Dark Souls 3 i z Bloodborne'a, bo tutaj bardzo, bardzo, bardzo pachniało tymi dwoma tytułami. Jeżeli chodzi o ruchy postaci, to tutaj było czuć tym Dark Souls 3. Natomiast nie wiem, czy widzieliście, jak tam był jakiś atak mieczem, to rozbrysk krwi, który był na przeciwnikach, to był po prostu kopiuj wklej ten rozbrysk z Bloodborne'a. Więc powiem szczerze, że tutaj jest to odczuwalne, ale jest to jak najbardziej na plus, ponieważ te dwa tytuły są mi bardzo bliskie i je wręcz uwielbiam. Także jeżeli to będzie zderzenie Dark Souls 3 z Bloodborne'em, no to po prostu coś pięknego. Plus wydaje mi się, że tutaj na tym trailerze grafika nie była jakaś zbyt specjalnie oszałamiająca. To nie był trailer albo gameplay trailer, albo nawet gameplay na tym poziomie, na którym na przykład było Demon's Souls z PS5. Demon's Souls z PS5 graficznie i klatkowo, no po prostu bajka totalna. A tutaj wydaje mi się, że oni pokazali to, jak gra będzie wyglądała właśnie na PlayStation 4, bo widać było czasami po tych modelach, że one, no nie, to nie jest to. To na pewno nie był trailer tworzony na jakimś high-endowym pececie, znaczy pod high-endowego peceta albo pod PS5. Wydaje mi się, że tutaj jednak graficznie on troszeczkę zalatywał taką starszą generacją, ale to dobrze, bo mi osobiście się podobało to, co widziałem. Jeżeli ta gra będzie tak wyglądać na mojej PS4, no to ja oczywiście poproszę i będę tą grę po prostu, chyba nie wiem, obiema rękami i obiema nogami ogrywał na 4 pady. Coś czuję, że przyszły rok, styczeń, no to będzie nasz rok. Więc na pewno możecie liczyć na to, że będziemy tą serię nagrywać bardzo, bardzo mocno i intensywnie. Będziemy robili odcinki i streamy właśnie z Elden Ring, ale to dopiero w styczniu 2022 roku. Także jeszcze musimy sobie troszeczkę poczekać. 7 miesięcy i tydzień mniej więcej, czy 7 miesięcy i 2 tygodnie. Także jak widzicie, mamy do tego czasu oczywiście co robić. Będziemy ogrywać kolejne serie, tak jak obiecałem. No i musimy się bardzo mocno naszykować właśnie do stycznia. Mam nadzieję, że ten styczeń 2022 nie będzie kolidował z żadnymi innymi fajnymi premierami,
jak chociażby, nie wiem, DLC do Cyberpunka albo jakiś dodatek do Cyberpunka. Mam nadzieję, że to wyjdzie albo wcześniej, albo później, tak żebyśmy nie mieli żadnej tutaj, wiecie, zderzenia dwóch jakichś naprawdę mocnych tytułów. Przeczytam, co tam pisaliście. Wow. Siemanko Red Queen, witam serdecznie. From Software rządzi, no tutaj się zgadzam. Piotr, widzę, że też jest mega ucieszony, że jest PS4, nie ma się co dziwić. Sam jesteś posiadaczem PS4 Pro, więc podejrzewam, że też cholernie się cieszysz. Potwory trochę podobne z God of War 4. No nie zauważyłem tam za specjalnie podobieństwa, ale dawno grałem, więc być może. Myślałem, że tylko na PS5 i Xbox Series X. Też mi się wydawało, że tak będzie, ale fajnie, że zrobili na PS4. Bartosz, to już teraz mówię, będzie na premierę. Świetnie, Piotrze, cieszę się bardzo. Fajnie, że planujesz zakup. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Już teraz nie mogę się doczekać. Widać, że asety z Soulsów były w użyciu animacji. Dokładnie, to było widać gołym okiem, że tutaj bardzo, bardzo mocno z Soulsów i z Bloodborne'a było zaciągane. No ale z drugiej strony, dlaczego by nie, tak? Jeżeli to troszeczkę chociażby przyspieszyło pracę, no to rewelacja. Raczej na PS4 nie będzie tak jak na pokazie, ale zawsze coś. Wydaje mi się, że może być. Wydaje mi się, że to, co zostało pokazane, to jest właśnie grafika ze starej generacji. Tak przynajmniej gdzieś moje oko wyłapywało. Porównując to, co widzieliśmy tutaj, a porównując to, co widzimy na przykład na Demon's Soulsach z PS5, no to się nijak do siebie nie ima, tak? Demon's Soulsy po prostu graficznie wyglądają tutaj, a na tym trailerze byliśmy gdzieś tutaj mniej więcej. Także daleka jeszcze droga, ale podejrzewam, że po odpaleniu tego na PS5 czy na mocnym PC-cie, no to pewnie graficznie będzie naprawdę rewelacja, bo chociażby takie Dark Souls 3 odpalone na dobrym sprzęcie z wysokimi ustawieniami wygląda przepięknie, więc myślę, że tutaj też możemy na to liczyć. Demon's Souls robiło inne studio, ten remake Elden Ring robili od 3 lat, to wiadomo, że silnik z DS3, no tak, no tutaj zgadzam się. Ja najbardziej czekam na Red Dead Redemption 3. Pytanie, czy jak dwójka tak bardzo mocno dobrze stoi, to czy się doczekamy w ogóle Red Dead Redemption 3, z uwagi na to, że GTA 5 ma chyba już z 8 lat i jakoś się niespecjalnie kwapią do tego, żeby wypuszczać 6. Więc pytanie, czy tak samo mocną markę, jaką jest Red Dead Redemption, pozostawią tą dwójkę na rzecz trójki, gdzie dwójka wyszła raptem tam rok, 2 lata temu, tak? No tutaj byłbym zdziwiony. Okej, moi drodzy, fajnie, że obejrzeliśmy ten trailer. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za informację odnośnie tego, że się ten trailer pojawił. Także tutaj biję pokłony w kierunku Szczymryju, bo to Ty nas poinformowałeś, także bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki Tobie mieliśmy okazję obejrzeć tutaj ten trailer wspólnie na streamie. Mieliśmy tutaj okazję się powymieniać swoimi tutaj opiniami, uwagami, tym, co dostrzegliśmy i tak dalej, ale myślę, że resztę już sobie zobaczymy podczas rozgrywki, ponieważ wiecie, że ja nie za bardzo lubię sobie spoilerować przed rozgrywką, więc obejrzeliśmy tutaj ten trailer wspólnie, ale ja już tego trailera więcej nie będę oglądać, bo widziałem, że zdradza on naprawdę masę gry, bardzo dużą jej część, więc ja już nie chcę mieć nic wspólnego z tym trailerem, nie chcę go ponownie oglądać. Grę sobie obejrzę po prostu już w styczniu. Także moi drodzy, tyle ode mnie, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiaj, widzimy się w poniedziałek o godzinie 20, także do zobaczenia, pozdrawiam i do następnego.